Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, zapraszam na Tilted Tuesday. Gramy na 3 minuty plus 1 sekunda, 11 rund, więc sporo gry. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Już tylko sprawdzam, czy wszystko technicznie działa. Widzę, że działa, więc dobrze, cieszę się. Tutaj wszystko chodzi jak należy. Ok. Za 4 jakieś minutki, niecałe 5, zaczynamy grę, zabawę. Zobaczymy, jak pójdzie. Dawno nie graliśmy, przerwa była nieco spowodowana różnymi obowiązkami, ale przede wszystkim też troszeczkę lipcem, czyli wakacjami. No, ja nie wiem jak wy, ale ja musiałem trochę odpocząć, bo po prostu czacha dymi, ale już jest lepiej. Więc za chwilę zaczynamy. Dobra, przepraszam, tu jeszcze tylko jedna rzecz mi się tutaj urodziła. Dobra, wszystko ok. Moi drodzy, za chwilę lecimy. Witam, Michale, witam cię serdecznie. Dobra, za chwilę jedziemy. Co dobrego słychać u was? Witam cię, Alojzy. Witam wszystkich zgromadzonych, moi drodzy. Dawno, dawno nie było streama. Bardzo chciałbym do tego regularnie wrócić, ale jest to strasznie trudne czasowo w moim przypadku. Nocny Świr 15, siemka. Pan Stefan 17, dzień dobry. Moi drodzy, humory są dobre, mam nadzieję, że nie zostaną one zepsute złymi posunięciami. Grunt to grać dobrze, mogą być porażki, będą porażki na pewno. To jest nieuniknione w szachach, ale nie chciałbym przegrywać tak w sposób bardzo głupi, czyli podstawiać coś albo nie widzieć jakiegoś motywu i przegrywać w 10 ruchach. Lepiej przegrać po walce, wyciągać wnioski niż tak byle jak, ale to wszystko wynika no, z treningu, z doświadczenia i takie tam. Bywają różne sytuacje, nawet mistrz świata kiedyś, Viswanathan Anand, przegrał w 6 ruchach partię klasyczną. Dawne dzieje, jeszcze komputery nie były tak popularne w szachach, ale to są takie rozkminki. Jakie plany turniejowe? Żadnych, panie Stefanie, nie gram żadnych turniejów do końca 2023 na pewno. Niestety nie mam na to czasu, no kompletnie nie mam na to czasu. Zresztą sytuacja życiowa mnie do tego na razie zmusza, ale spoko, bardzo chętnie wrócę. Blonint, dzień dobry, witam serdecznie. Słuchajcie, no z turniejami tak jest, że trzeba na nie poświęcać sporo czasu. Wyjazd na turniej to jest jakieś 7-8 dni, a chciałoby się pograć kilka takich turniejów w roku. Nie mam takiej możliwości, jeśli chodzi o czas, nie rozciągnę go niestety. Co takiego robię? Panie Stefanie, dużo rzeczy robię. Nie chcę na razie wtajemniczać moich widzów. Będą jakieś tam ogłoszenia na pewno. Na pewno robię to zawodowe rzeczy. Kant, witam cię serdecznie. Hej. Za chwilę. O, jaki piękny dźwięk. To z czeskoma bodajże. Za chwilę zaczynamy. Za chwilę zaczynamy zabawę. Moi drodzy. Wakacje powoli zbliżają się do końca, chociaż nie chcę tu być złym prorokiem, bo niektórzy może je dopiero zaczynają. Mamy 8 sierpnia, więc jeszcze trochę dni zostało, aczkolwiek dla mnie wakacje się skończyły. Nie wiem jak dla was. Dla mnie wakacje były trochę w lipcu i to tylko tyle. W ogóle lipiec jest strasznym miesiącem, nie lubię lipca, nie wiem jak wy. Nie lubię po prostu lipca, jest gorąco, a to taki jest okres właśnie tuż po roku szkolnym, gdzie na przykład mi się kończy bardzo intensywna praca, chętnie bym odpoczął, ale takie tam rozkminki. Cieszę się, że już jest sierpień tak naprawdę. Gram wkrótce na żywo turniej. Jak podejść do partii ze znacznie lepszym rywalem? Ustawić Londony i wymieniać wszystko, czy grać swoje agresywne szachy? Zdecydowanie to drugie. Grać swoje agresywne szachy. Tu już nawet nie chodzi o to, że nie jestem fanem Londona, ale grać agresywne szachy. Jak grasz z kimś lepszym, to tylko agresywnie masz szansę wygrać, bo jak będziesz grał technicznie, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że on cię po prostu ogra siłą gry.
agresywnie, nawet jak przegrasz, nie szkodzi, przynajmniej napędzisz gościowi stracha, a przy okazji można wyciągnąć wnioski, jak zawsze. W tym roku gorąco to rzadko bywa. No cóż, pewnie tak. Pewnie tak. Nie lubię upałów. Witam, witam i o zdrowie pytam. Set, witam cię serdecznie. Zdrowie, dobrze. O, jest partia. WGM. No pięknie. Po prostu od razu z arcymistrzynią. Ale to dobrze. Spróbuję zamieszać gońcem na G5, czyli atak trampowskiego. Dobra, tu widzę, że teoria jest znana. D5 prawdopodobnie nastąpi. Lub też C5. C5. Przepychamy. Hetman B6. Powiem szczerze, już mi się teoria skończyła. Dobra, jest taki ruch, więc zagramy sobie F3, wypędzając skoczka ruch E4, skoczek C3. Ok. Dam szacha, żeby od razu skoczkiem zagrać tu, ale zagram też A4. Aha, A4 jest po to, że po A6 odchodzę i nie będzie B5. I skoczek na E2. Dobra, tu będą jakieś jazdy. Ok, robimy roszadę. Tak, uciekamy sobie końcem na C4. Tak się zastanawiam, czy hetman D3 nie jest dobre. A, tu mi wskoczyła pani. No dobra, muszę uciekać. Bardzo dziwnie to wygląda. Zbijam, bo rozciągam gońca w ten sposób. I ładuję się do centrum. Jak to wszystko się wymieni, to ja chętnie będę spoglądał na pionka D6. Oj, można przegrać z każdym, Bartczaczek. Z każdym, z każdym. Zbijamy hetmanem, oczywiście. Tak, tutaj, tutaj. No, wieża D1, żeby na pionka napadać. C3 się na pewno przyda. Choć może skoczek C3. Może skoczek, chociaż. Nie no, C3. Te pola są bardzo ważne. Wymianę przeciwniczka tutaj mi zaproponowała. Pytanie, czy tu w ogóle wymienić? Dobra, zagramy sobie kulturalnie gońcem, żeby mieć taką opcję. Wymienić nie chcę, bo wybije pionkiem, tu się otworzy linia. Nie chcę tego. Ha, wymiana, 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 skoczek C4. Trzeba zwracać na to uwagę. Czy ja tak długo myślę? W tej partii? Powinienem chyba trochę szybciej grać. Jeszcze szybciej. Wieża D7, może jednak tu palnąć. No pionek odbije, nie. No tego nie chcemy. Może goniec C2, postraszymy tutaj. Tu też są takie ruchy troszkę na wyczekanie. No w ogóle fajnie tutaj stanął dźwierzą, ale jeszcze lepiej skoczkiem. Spróbuję po prostu zagrać technicznie. Okej, no bardzo kuszące jest to bicie. Wiecie co, zbiję. Ale jakoś bez hetmanów wolę zagrać. I zagramy sobie B3. A może B4 w ogóle? Nie, B4 nie. Nie, no wiadomo, że jak skoczkiem odbiję, to się zdziwię. No to się zdziwiłem. Tak, i pakuję się tu. Pionkiem? Bardzo dziwna decyzja według mnie. Skoczkiem, że zbiła. Okej, w ogóle tak. I tam będę męczył do końca świata. Skoczek wlatuje na D5. Czy ta pozycja jest w ogóle świetna? Białymi. A jeszcze jak przeciwniczka w ogóle zagra jakiś taki ruch losowy typu taki albo B6, to jeszcze goniec na H4 może narobić sporo problemów. Coś czuję, że taki ruch B6 może być zagrany. Jednak nie. Wszystko zostało przemyślane. Oczywiście, że wieżą tylko i wyłącznie. No teraz B6 może być, ale okej. Dobra, no trzeba. Chociaż jeszcze taki ruch nie kusi, ale nie. Dobra, wieża tak. Bo grozi teraz bicie tutaj. No a teraz mam taki ruch i F6 zostaje zagrany. Dobra, szach, F6. Aha, jeszcze jest goniec na F6. A to mogę tak później. Tak, żeby się zrobiło tutaj nieprzyjemnie. Chociaż nie mogę zbić tego, to jest super bronione, ale to nie szkodzi. Mogę próbować gryźć z drugiej strony. Jakoś znaczy na razie z drugiej. No może H4 w sumie. Albo królem podejść troszeczkę.
No podejdziemy. Taki ruch. Istnieje taka ewentualność. No właśnie. Ale F4. No F4 trzeba, według mnie. Koniecznie. Potem F5 w sumie. Tak, F5. Pchamy się mocno. I poprawiamy swoje figury. Już teraz taki ruch nie będzie. G5? Bardzo jestem zaskoczony. No dobra, spoglądamy dalej w pionka. Tak, goniec musi się schować. Jak taki ruch zostanie zagrany, to w ogóle lipa dla czarnych, bo królem mogę tędy przejść. Znaleźć sobie kolejną opcję. B6, dobra. Król F3 na białym polu się będziemy trzymać. No taki ruch będzie chciała grać. No ma rację, przejdę tak. No tak? To w sumie nie wiem, zbić czy nie zbić. Może zostawić? No zostawić to chyba nie. No tak, to tak. No mogę pomanewrować, mogę sobie tędy spróbować pograć. Jakąś tam wieżę uwolnię. Ale jakieś manewry można przygotować. Przygotować może jakiś taki ruch typu E5. Na pewno tu można grać troszkę bardziej spokojnie. No wybić chyba muszę i zagrać tak. Zmienić koncepcję gry troszeczkę. Okej, tutaj może. Może w ten sposób. Troszkę ona się jakby tutaj, mówię o przeciwniczce, wydostawywała. Co ja w ogóle powiedziałem? Jakie ja słowa tutaj wymyślam? Wydostała. Wieża A2, żeby nie było tu opcji żadnej. Na początek. Nie, no dobra, idziemy na całość. Muszę tego pionka atakować. Dobra, na spokojnie tędy. Pionka podstawiam. W sumie. Tak. Aha, wieża moja nie gra. Król C4. Pytanie, czy wymienić. Kurczę, no dobra, biorę. Tutaj. Tu C4, tu. Uf, robi się gorąco. Dobra, zagram tak. Chyba złapałem wieżę. Tak przypadkowo. No tak, to albo bije tu, albo bije wieżę. Ile mam sekund? Nie, no bije tutaj, bo mi się uprości końcówka z pionkiem więcej i moje pionki są na białych polach. To musi być wygrana. No dobra, mamy to. Choć było gorąco, powiem szczerze, było gorąco. Dzień dobry. W końcu Tyle Tuesday. Kocichowski, witam. Flagować? No, flagowałem trochę. Trochę flagowałem, ale też no, szukałem tutaj opcji, żeby to wygrywać. Cześć, wyindywidualizowany. Pozdrowienia również dla żony. Na pieska, skoro tak piszesz. Mamy to, tak. Czysty pion więcej, mamy to. Cieszę się. Tak, jak się wygrywa, to wygrywamy. Jak się przegrywa, to ja przegrywam. No taka jest zasada. Tutaj jest koczek E4, szybko zobaczmy, dopóki nas nie sparują. No taka gierka, no w sumie ona tutaj się trochę rozbrykała, proste szachy się zrobiły, ale tu widać, że nie ma jakiejś przewagi wielkiej białymi, tylko taka spokojna gra. Pytanie, o właśnie, tutaj pionkiem chyba powinna być, zdecydowanie pionkiem. No, ale Nakamura też suwa równe i wygrywa. Każe bić. Pytanie, czy tam gdzieś jakiś był gruby błąd. Albo czy ja wypuściłem w tym momencie. Możliwe, że jak otworzyłem pozycję, to pozycja została już tutaj. O właśnie, coś tutaj już jest lepszego u przeciwniczki. G4 trzeba było grać konsekwentnie. Tak, czarne tu już mają spokój.
Zdecydowanie się rola odwróciła, tak czułem. Witam cię, 50 Johnny, 50, witam serdecznie. No i tak, tutaj takie kiszenie trochę o góra w tym momencie. No to się udał trik związany z tym, że ona zagrała tutaj. No jest król B3, no to jest już wygrana. Jak widać, no to jest wygrana, tak? Dlaczego to nie jest jeszcze taka typowa wygrana? Nie rozumiem. Że co, że tu? Przecież przechodzę tędy. Aha, chodzi o to, żeby tu zająć pole. Nie wiem. Dlaczego goniec... Po tym ruchu, dlaczego goniec jest ruchem wygrywającym? Nie kumam kompletnie. A dlaczego taki ruch nie jest wygrywający też? O co chodzi? Że król D7 trzyma się i... No podchodzę tu, przecież wygrywam. Nie? Bardzo możliwe, że można się bronić. Kurczę, ale jaja. No dobra, to już było prosto. Nie wiem, ciężko stwierdzić, za mało czasu. Magnus Carlsen gra w turnieju, ale byłoby fajnie z nim zagrać. To byłoby piękne. Ale byłoby super, słuchajcie. Zagrać z Magnusem. Czy jakieś partie jeszcze istnieją? Jeszcze jakieś? Chwilkę trzeba poczekać. Zawsze pamiętajcie, jak będziecie oglądać to już na YouTubie, to można sobie przesunąć paseczek do kolejnej partii. Dobra. Czekamy cierpliwie. No niestety Magnusa nie dostaniemy. Mamy jakiegoś arcymistrza z Indii. Lecimy. Czyli arcymistrzyni w pierwszej rundzie, w drugiej rundzie już arcymistrz C4. Zagrajmy E5. Grajmy proste szachy. Moim celem będzie to wyprowadzenie figur. Agresywnie może F5. Bardziej agresywnie. Goniec C5. Szybka roszada, D6 i wszyscy są zadowoleni. Tu muszę A6, jak B4 to sobie cofnę gońca. A jak nie, to wybiję tutaj. Proszę bardzo, skoczek D5, no hetman F7 wtedy. Uciekamy. No i co, parę gońców po mojej stronie. Jakieś ciekawe takie żaluzje na F4. Dlaczego by nie? Tylko że czemu nie przyblokuje tutaj? No trzeba tak na razie wprowadzić wszystkie figury do gry. Poczekamy na ruch przeciwnika. Tak, takie coś będzie kombinowane. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Dobra, lecimy F4. Wiem, że puszczam pole, ale trzeba drapać tutaj, grozić posunięciami matowymi. F4 to chyba jest obowiązek w ogóle w tej pozycji. No właśnie, szybkie odejście. To jest ciekawe, tutaj wisi pionek. Przerzućmy w takim razie skoczka tutaj. Jakiś taki ruch już będzie mniej groźny, myślę, bo wtedy zagram na przykład tak, chociaż nie muszę tutaj tym ruszać. Zastanawiam się, czy tutaj wejść tak i tam matować. Prosty plan, nie? Tak, 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 słabość tu, zobaczymy. Muszę na pionkę uważać. Aha, też C6 mogę zagrać, odpędzić skoczka. To też jest myśl. Tak, potem na przykład wieża D8, bo skoczek E4 stanie. Od razu mnie chce przepędzić, tak? Taki ruch był liczony przez pana, czy nie? Taki ruch jest chyba dobry. Jak tu, to tu i tu będę całkiem ok chyba. Na F3. Tak, 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 tu. Tu. Aha, on może zbić to wszystko do końca. Ale ja mogę mu wtrącić bicie skoczka. Bicie mu tutaj mogę wtrącić. A, już rozumiem. Tutaj wszystko do końca zbijać. Skoczek idzie na F. Na C7, kurczę. Aj, nie przewidziałem tego. Źle policzyłem taktykę. Taki ruch też nie działa. Może tak w ogóle?
On mi zbije tu, ja tu, on tu. Ja mu zwiążę, więc nie może zbić. Dobra, C6. Kurczę, trochę pomyliłem się z taktyką. Dlatego C6 muszę zagrać. No, on będzie musiał mi zbić skoczka, nie ma wyjścia. Coś tu mi się chyba taktycznie nie zgodziło, ale teraz tak. Jest zamieszanie w centrum, para gońców, grozi taki ruch ze związaniem. Więc on nie może zbić tu. Znaczy teoretycznie może, bo pionki może mieć silne, ale jak zbije tu, ja mogę mu walnąć tam. No trzeba liczyć. Tutaj trzeba to liczyć. Tutaj. Weźmie tu. Nie, no powinien sobie z tymi pionkami poradzić. Będą bardzo groźne, no ale figura będzie to będzie. Powinna tutaj się wszystko zgadzać. Oj, bardzo trudno to policzyć, powiem. Tutaj zagrał? To tak. To mam cię. Związanie jest moje. Ojejku. Nie, nie jest. Znowu przeoczyłem. Muszę zbić tu. Kurde, no po prostu. No ściska człowieka, no ściska, no. Kurde, lebele. Jak to mówią? Co? W ten sposób. No dobra, ja przyjąć ofiarę muszę. Jeszcze mi tu zaszachował. Kubany, no. Jakość mniej, ale pozycja jest bardzo ciężka. Znaczy jakość więcej, pozycja jest bardzo ciężka czarnymi. Bardzo. Oj, bardzo. Jedyna opcja może taka w ogóle, ale za dużo pionków straciłem. A5 tu. Tak trzeba grać. No właśnie. Ale lipa. Lipa straszna. Dużo pionów tracę. Może coś się uda odzyskać jakimś cudem. Tutaj, tutaj. Źle to wygląda, nawet pionki połączy. Właśnie. Bardzo źle to wygląda. Mega źle. Jest to przegrane. Tutaj kompletnie nie mam szans. Na nic sensownego nie mam szans. Kurczę, szkoda, bo naprawdę ciekawie to mogło wyglądać. Taktycznie się pomyliłem. Zwyczajnie taktycznie się pomyliłem. Pewnie tak, to też wygrywa. Bardzo możliwe, że tam wieża E6 też wygrywa. Wieża E6 wygrywa, no. Szkoda mi tej partii, kurczę, no. Teraz wam pokażę, dlaczego mi szkoda tej partii, bo gość nie pokazał wielkiej siły, tylko ja się pomyliłem. No ale to tak właśnie jest. Kompletnie grałem sobie bez żadnego stresu. Czułem, że mam spoko pozę. No i to komputer też potwierdza. No tak, żal ściska strasznie, no. Koń B8 w ogóle, wow, ale ruch. Wiecie, na czym polega idea koń B8? Ja już teraz widzę,
żeby zagrać po prostu c6. Bardzo dziwnie to wygląda, bo te figury są z powrotem w obozie, ale gram tak i rozwiązuję wszystkie problemy. I spokojnie w dwóch szybkich susach rozprowadzam figury i mam piękną grę z parą gońców. No, w partii klasycznej może by się wymyśliło taki ruch, ale wiecie jak jest. Odruch jest taki, żeby wyprowadzać figury, no więc to robiłem. Tutaj czułem, że mam bardzo dobrą grę. Skoczek d4 jak komputer i tutaj on pograł fatalnie. No tak, no zobaczcie, tak i co teraz? Ja zagrałem źle. Gońcem trzeba było zbić. Kurczę, ja ten ruch w ogóle widziałem, tylko dlaczego ja go nie O Jezu, jakim jestem idiotą. Nie policzyłem po prostu, słuchajcie. No wygrałbym tę partię, bez problemu, no. No bo przecież tu, ja widziałem tylko, że coś tutaj mi się wydawało i że te figury się wyrównują, a przecież tu ja wygrywam tak i tak i figura więcej. No teraz to już jestem zdenerwowany, przecież ja widziałem coś takiego. Nie może, no właśnie, ja często powtarzam tak. Nie może być tak, że robisz jakąś kombinacyjkę i zagrażasz przeciwnikowi, czuję, że to jest zły ruch i taki ruch F3 jest dobry, bo jest konkretna groźba. On zbił i teraz nie możesz... Aż się nie chce wierzyć, że tutaj nie ma lepszej czarnej, że się pomyliłeś. A ja już sobie w głowie ustaliłem, że się pomyliłem. No kurczę. Przecież ja widziałem ten ruch goniec D6, tylko, goniec D5, tylko dlaczego ja go nie zagrałem? Nie doliczyłem, że coś tutaj... Coś mi się obzdrało, że tu, że on mi bije, ja tu odbija i figury są porówno. Przecież to jest niesamowite. Ależ jestem po prostu... Nie lubię tak przegrywać. Nie lubię, że po prostu nie zauważyłem tak prostej rzeczy. No tutaj, tutaj on C5. W ogóle jak ładnie zagrał jeszcze według silnika, nie? Ja bym się nie odważył tak zagrać, ale dobra. Tak nie można było grać, jak widać. Bo nie widziałem koń E5. No i teraz jest pozamiatane. No a co w tej pozycji? Co w tej pozycji? Stać w miejscu, to się odechciewa w ogóle. No, nie widziałem koń E5 kompletnie. No dobra, tutaj się przyznaję bez bicia. No a teraz już pozycja jest kompletnie, a jeszcze w ogóle ładnie sobie jakość zostawił, no tak, no bo to jest w miarę proste do gry później. No i tutaj już cokolwiek ciężko wydłubać z tej pozycji, no nie ma szans, pionów jest za dużo, koordynacja duża białych. Masakra. Do widzenia, nie gram z wami. Znaczy nie no, gram kolejną partię oczywiście, ale... No wygrałbym to, gdybym zbił na D5, wygrałbym z arcymistrzem bez problemu, jestem, no sami zresztą widzieliście, no z figurą w takiej prostej, suchej pozycji to już bym sobie bez problemu poradził. No. Dobra, jedziemy z tym koksem, goniec G2, roszada, figury wyprowadzić i tyle. Koń A3, kiedyś grał Levon Aronian takie posunięcie, ciekawe, to wymusza trochę, znaczy może spowodować wybicie gońcem, a jeżeli nie, to skoczek na C4 odbije pionka. Bardzo proszę, bardzo lubię grać w takie pozycje. Ło, uwielbiam. Inicjatywa, w ogóle takie zamieszanie. Tutaj jakiś goniec C4 może. Świetnie. Koń E5. Koń tutaj pewnie musi. Dobrze, jakaś wieża tu nie, bo tu mi skoczy. Chwila, to zagramy tak, żeby tutaj spróbować rozbić centrum. Może E4. Teraz pomyślimy. A nie, nie, nie. Przecież idea jest też taka, żeby zagrać tu. Tylko zaraz tutaj B4 wrócę. C3... A, dobra, zamieszajmy go tutaj. Zamieszajmy, niech będzie B4, to się narzuca. Wtedy będzie musiał C3 zagrać. Jak zagram potem tak, on C3 i wtedy A5. Dobra. Hetman C2, żeby nie było widełek, więc wieża B1 będę kombinował. Jeszcze wieża D1 w zanadrzu jest. Może w ogóle koń F7, coś takiego można rozpatrywać i na H7, ale nie wiem, czy to działa. Możliwe, że na razie nie, ale niech się boi. No zobaczymy, niech myśli. Okej. Wieża B1 obowiązkowo teraz tutaj naciskamy na pionka. What? Serio? Mam dużo opcji. Mogę zbić tutaj. Tu. 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 I tu. Chyba zbiję na C4.
Nie, no nie mogę na C4, bo mi kopnie tak. Stracę materiał, ale skoczkiem mogę. Skoczkiem mogę, dlatego że jak on zbije mi gońca, to ja mu zbiję na B7. Jak zagra tak, to wtedy goniec na B2 i wszyscy są zadowoleni. Zbił jednak, no dobrze, likwidujemy gońca. Okej, tutaj się coś pojawia na B4. No dobra, zdwajamy wieżę. Żeby nie było skoczka na B4. Podstawiłem pionka, co? Jak totalny amator. Nie widziałem tego, przyznaję się bez bicia. Mam nadzieję, że nic straconego. Może hetman D2 lepiej będzie, żeby jeszcze trzymać pole B4. Aha, hetman D3 tutaj bym trzasł. A, pionek nie ma znaczenia, zawsze skoczkiem mogę zbić. Aha, na B4 będziesz chciał wlecieć, cwaniaku. E3 masz. Masz się męcz. Sporo trzeba liczyć. Może koń na E5 z powrotem. A nie, skoczek C6 w ogóle. Może zagrać. Okej. Może tak. Nie, na B4 wleci. Ile mam czasu? Minuta 30. Wezmę tego skoczka w ogóle. Mam plan. Skoczek B6. No hetman powinien zbić. Jak zbije pionek, to skoczek B6. A wiecie co? Mam ochotę zbić jednak tego hetmana. Skoczek D6. Tu wisi. Ciekawe, jak on na to zareaguje. Tak? Może zbić tu w ogóle. Dobra, ryzyk fizyk. Skoczek D6. Jak to z pionkami stoi? Chcę zbić na F7. Kurczę, no nie wiem, ten pionek F7 nie miał znaczenia przecież. Skoczkówka może być gorsza, bo ten pionek jest zaawansowany. Gram jak sierota. Tak, tak, to wszystko jest za wolne. No tak, ten pionek jest już... Czy tak? C4 ucieka, C4. Ale mądrze zagrał. Dobra, muszę to bić i tak, żeby skoczek nie miał opcji. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Równo w pionach, ale on tu jakby groźnie stał. Ale no, nie ma skoczka tutaj na C6, więc to jest ten plus. Szybko królem trzeba tutaj iść. W ogóle on źle gra, on nie powinien pionkiem zasuwać według mnie, ale to jest jego problem. I F4. No tak, grać muszę. Pytanie po skoczek C6. Wybić, wybić. Nie, no to ja mam chyba pionkówkę wygraną. Bo te pionki idą. Wolniaka wyrobię. A, tutaj mogę wyrobić. Dobra, powinienem mieć wygraną. No to jeszcze mi dał stanąć na D4. To dzięki, stary. A, tu zasuwam. Zawsze mam przełom. To jest ważne, że tędy zbiję. I tu zostanie 3 na 2. Ok. No dobra, do góry. Okej, pytanie, czy to jest dobre. Wreszcie podciągnę pionka wyżej, potem przełom zrobię. Ale przełom zrobił. Bicie tu. Tu. Bicie, bicie. Tu. Muszę przepchać. Tu, tu, tu i wygrywam. Dziękuję. A, nie wygrywam. Dobra, tego wezmę. Wygrywam. Fiu, fiu, fiu. Się porobiło. Może E4, cześć Kuba. Może E4 trzeba było, ale tutaj pionkówka jest. Jest, tam spokojnie. Przy tym czasie to ciężko. Było to policzyć mi od razu. No zobaczmy. Jak to się potoczyło.
mi się podobała ta zadyma w debiucie. Mi się podobała ta zadyma w debiucie, słuchajcie. Co ja zrobiłem? Aha, dlaczego ja tutaj nie zbiłem, tak? Coś komputer widział, czego ja nie widziałem. Tutaj, tutaj. No tutaj to widziałem, ale na końcu Hetman D4. I co? Aha, komputer po prostu każe się cofnąć, zbić tu i cisnąć. Szachy są proste, co nie? Szachy są proste. Czy ja tam wypuściłem przewagę? Tak czułem, tutaj pionkę podstawiłem. Tak, tak. To bicie chyba nie było najlepsze. I bicie, tak. Ja czułem, że tutaj przegrywam po skoczek D6. No, dobrze czułem. O, witam cię, smoku, witam serdecznie. No, przeoczenia, tak. Tutaj, tak. I tak mnie zaskoczył. No to dał mi szansę, bo tu właśnie wróciłem niby remisowo, ale teraz król był szybszy. Tutaj pionek C4 było bez sensu. Z jego strony. Bicie, bicie, to jest remis? No, że tak powinien, co nie? Ale zawsze idę G4. Dał mi wejść tu, no dobra. Możliwe, że E4 teraz. Też E4 działa. G4. Grunt, że nie wypuściłem tutaj przewagi. Aha, G5 każe grać, ale G6 to co? Tak. G5? Nie, G5 nie. F5, H5, dobra, przepchanie. Tu już babolca strzelił. Jaki remisik z arcymistrzem? Trzeba wygrać. Jakieś remisiki. Na remis trzeba zasłużyć. G6, hetman. No, trzeba zasłużyć. Mówię to do siebie też oczywiście. Znacie mnie trochę, więc wiecie, że nie folguję tutaj. Dobra, tak, tak. No dobra. Najwyższych lotów te partie nie są, tak czuję, ale też może póki co odpukać nie najgorzej. No dawno się nie widzieliśmy, to prawda. Tak, właśnie przeczytałem, smoku, twój komentarz na YouTubie. No, przerwa była spowodowana odpoczynkiem w lipcu przede wszystkim. Oj, musiałem odpocząć, bardzo odpocząć. W ogóle odciąłem się od szachów trochę. Zresztą jak było widać na YouTubie, że nie było długo filmów, bo przegrzanie głowy. I nie tylko. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Lepiej. Oby zresztą. No cóż, mam 2 punkty, więc do Carlsena mam daleko. Ale powolutku, małymi kroczkami. No fajnie byłoby kiedyś z nim zagrać. Na pewno przy większych próbach gry w turniejach, no to się to powinno udać. I M, słuchajcie, 2921, no coś pięknego, prawda? No to musi być silny arcymistrz, a trzeba utrzeć nosa takiemu arcymistrzowi. C3, niech będzie C3. Tak, tak, D5 może. OK. Zagrajmy sobie G6. Końcem na G6 sobie zagramy. Na G7. Szybka ruszada. No to IM, tak, to ja powiedziałem. Nie mówiłem arcymistrz. IM. Też gdzieś tam się potknął. H3 ograniczył mi gońca, słusznie. Ruszadę trzeba zrobić i zagrać F6. No, F6 trzeba zagrać. OK. Wrócimy. On ma izolowanego pionka. Niech będzie A6. Zobaczymy, co wymyśli. No może pogonimy go jeszcze. Tutaj będzie groziło. OK. Tu, tu. Przepraszam, tu, 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 tu. Powinno się zgadzać. Nie ma takiego bicia. To zresztą, no nie ma, bo... O! Nie powinno być w każdym razie. Albo coś przeoczyłem znowu.
A jednak jest. Aha. Oret. No, oczywiście, że przeoczyłem. Teraz jak zbiję tu, to on mi cokolwiek zrobi, wygrywa materiał, ale jestem po prostu. I właśnie takich partii chciałem uniknąć. Dlaczego tak się dzieje zawsze? Dlaczego tak się zawsze dzieje? No może tym nawet kopnąć cokolwiek. No wieża już się nie łączy tutaj. Zagrałem jak. Wcale się nie stęskniłem za Tatlet Tuesday, jak widzicie, po takich partiach. Strzela człowieka kompletnie. Można się po prostu wkurzyć. Mało powiedziane. Wkurzyć. Wszystko człowieka drażni. Ja wiem, że się wszystko ułoży, wszyscy będą szczęśliwi. Nie można tak przegrywać partii. Super, tu jeszcze chciałem zagrać, dostałbym widma. Zagram tak. Pięknie. Może w ogóle dać szacha. No właśnie. I wtedy wymieni wieżę. Kompletny wór. Dwa pionki mniej, dwie figury mniej. Dobra. Jak amator. Dlaczego po takim C3 ja nie gram D5? Niech mi ktoś powie, no. Ja wiem, że komputer to mówi, ale przecież to jest logika, no. Jak ci delikatnie gra, chce zrobić centrum, to mu odpowiadasz w tym centrum od razu. Bo skoczka nie ma na C3, Krzysztof. No, gdzie ty masz w ogóle głowę? Dlaczego tak nie grasz? Dlaczego nie grasz tak chociażby? Wymyśliłem sobie konie 7 i koniec, no. Nie jest to złe, ale jak widać, potem się pogubiłem jak dziecko we mgle. Kompletnie. Jak tak można? F6 chyba było złe, ale nie, no, komputer lubi ten ruch, to się wszystko trzyma. To trzeba bardzo uważać taktycznie w ogóle. I teraz popełniłem błąd. Koń A5. A zobaczcie, on zagrał goniec G5. Najlepszy ruch w pozycji. Po prostu jakby miał rentgen w oczach i Stockfisha w głowie. No. Do tego momentu nie było, jak widać, jakoś tragicznie. Przepraszam, tu się w miarę to trzymało. Jak widać, tu jest związanie. Na tego pionka jest atak mocny. Odejście, ale to bardzo trudno mi taki ruch zagrać, król H8. Jeszcze trochę wyczucia brakuje faktycznie. No. No nie, no po prostu tutaj tragedia. Tak, bo figury mi się rozszczepiły, jego się skonsolidowały, świetnie sobie pograł. Jestem, no, bo ja sobie tylko liczyłem, że że on teraz może zbić na E7. Ja ten motyw widziałem, ale on teraz nie może. Bo bym wybił, tu byłoby takie wybicie też w sumie. Ale tak liczyłem i tu liczyłem, że się wszystko trzyma. Bez sensu. No widziałem to, no widziałem, no widziałem. Chcę zapomnieć o tej partii. Magnus, pokaż jak się gra w szach. Pokaż Magnus jak się gra. Ma Magnus minutę 40, a przeciwnik parę sekund. No i tak trzeba grać w szachy, no. Dlaczego nie pokazuje tutaj oceny? Aha, z boku pokazuje. Minimalną Magnusa. Starczy. No, w bulecie, ale wiem, że Lew tak wygrał. Z Magnusem. Chyba G3 jakieś, co? Zasugeruję. Typ, żeby tutaj skoczek miał powrót. H4 w ogóle w życiu bym takiego ruchu nie zagrał. O rety, co ten Magnus w ogóle gra? No to jest kozak. I to wymieni i już go skoczkiem i hetmanem zajedzie tam. Czary mary, hokus pokus. No to to już jest koniec, no hetman C8. No widzicie, przez to magik, no. Magik, ja bym tam już dawno spanikował w tej pozycji. No pewnie jedną ręką jadł pizzę, drugą się drapał po głowie i czytał książkę przy okazji.
Zobaczmy, co tam Karuana robi. Karuana z czarnymi? Ale to tutaj szaszki są. Niespodziewany ruch hetman G4, hetman G5 i dorobienie hetmana. No ładnie. Też zaczarował. Zbyszek gra. No Zbyszek przegrał. Z kim w ogóle grał? Z jakimś koksem, nie? Nie znam człowieka w ogóle. Jakiś internetowy wyjadacz. No arcymistrz, ale... Griszczuk, bardzo lubię tego zawodnika, wygrał. Bardzo lubię Griszczuka. Piękny styl ma. Piękny styl. Ukrainiec młodego pokolenia, no to ładnie tutaj walczy. No młody jest dobry, młody non-stop gra w te szachy. No tak, tutaj król musi się... Czarny król musi być przywiązany. No, no ale nie, no tutaj czarne nie dadzą rady. Młody już wie, jak się bronić, ale gra na sekundach, więc to jest jakaś tam szansa czarnego. No właśnie, teraz jest ruch. A, tu jeszcze ma opcję, ładnie. I z powrotem. Bardzo fajnie się patrzy na silnik. O, remis, remis, ale wiecie, grać taką pozycję, bronić się na sekundach, to jest sztuka. Mimo, że to nie jest aż tak bardzo skomplikowane, że zawodnik tej klasy tutaj, zawodnicy co grają, no to sobie powinni poradzić. No właśnie. Ale to naprawdę, wierzcie mi, że w praktyce nie jest takie proste. Zresztą pewnie wiecie, co niektórzy. Jakiś CM z Polski tutaj jeszcze nam gra. Nie znam człowieka. No ale wygrana, tak? No tak. Spotkały się dwa CM-y. Co myślę o progresie Szpara? Czy zrobi arcymistrza? Tak, oczywiście, że zrobi. Nie wiem, czy w tym roku, ale zrobi. Jeżeli pytasz się, czy właśnie w tym roku, no to jest bardzo trudne do odpowiedzenia, gdyż jak będzie w dobrym ciągu turniejowym, w dobrej formie, to jest szansa, że to klepnie. Jedną normę zrobił, ale to jeszcze dwie normy potrzeba, więc to nie jest takie proste, ale znaczy ma szansę, o tak powiem, w tym roku, bo jak będzie jeszcze, jak rozegra jeszcze kilka turniejów, to jest oczywiste, co mówię, no dobrze je rozegra, no to zrobi. Ale to, że ogólnie zrobi, to tak. Czy szybciej niż Broda zrobi? O, oczywiście. Czy ja Piotrka Brodowskiego bardzo lubię i szanuję chłopaka z całym szacunkiem, ale Piotrek według mnie nie zrobi arcymistrza. Nie zrobi, moi drodzy. Jest wiele czynników na to wskazujących. Dlatego, że Piotrek za mało gra w szachy, Piotrek za dużo uczy szachów i tu jest pies pogrzebany. No... Chłopak jeszcze młody, więc tam mógłby sobie powalczyć o tego GM-a, ale no nie, według mnie nie zrobi arcymistrza. Jak nie zrobi, to w ciągu 3 do 5 lat, no to już w ogóle nie zrobi, ale on musiałby się poświęcić turniejom i treningom, a chyba z tego, co wnioskuję, to tak się nie dzieje. Nie jest prosto, to nie jest takie proste zrobić arcymistrza. Nawet w dzisiejszych czasach, kiedyś to w ogóle było piekielnie trudne. Kiedyś, mam tu na myśli lata 70, 80, 90, a dzisiejszych teoretycznie jest prościej, ale też trudno. Dlatego, że wszyscy mamy dostęp do silników, komputerów, znaczy w sensie silników, baz danych i tak dalej, trenerów. Szybciej szachy się rozwijają i są coraz bardziej perfekcyjne. Damian Lewtak, kiedy zrobi arcymistrza? No ma większe szanse niż Broda na pewno.
Damian ma specyficzny styl gry w ogóle, musiałby prawdopodobnie, czy nie jestem tu jakimś wielkim specjalistą w tych sprawach, ale no tam trochę na tych szachach się znam i tak myślę, że Damian musiałby zmienić repertuar gry i po prostu zacząć więcej grać w turniejach silniejszych niż te, co rozgrywa, czyli jakieś openy, coś w tym stylu. Nie mam pojęcia. Damian to jest bardzo ciekawy człowiek, w sensie szachista bardzo ciekawy. Silny, bardzo rozumiejący szachy. Jest przede wszystkim jeszcze bardzo młody, więc no, ma szansę, no, tylko musiałby pewnie przycisnąć z treningami. Czy Dawid nie ma szans na GMA? No nie ma, bo się ożenił. No to wiadomo, że już nie ma szans żadnych, no, nawet jakby miał 20 lat. Oczywiście się śmieję. Dawid, jeżeli by spiął 4 litery, to zrobiłby GMA, myślę. Myślę, żeby zrobił. Tylko musiałby się temu poświęcić, jak wszystkim. Wiecie, zrobienie arcymistrza, znaczy ja nie jestem arcymistrzem, ale tak przypuszczam, że zrobienie arcymistrza wymaga wielkiego poświęcenia treningowego, czasu, dużo trzeba poświęcić, ale też mieć, no nie ukrywajmy, fundusze na to, no bo to nie jest wszystko takie tanie. Mieć jakieś zaplecze trenerów, wyjazdy kosztują, przede wszystkim zagraniczne, no bo w Polsce mało jest turniejów na normy arcymistrzowskie na przykład. Jak obstawiam szansę Janka w Pucharze Świata na ten moment? No tak po ostatnich, po pierwszych partiach, które rozegrał Janek, no nie napawa to optymizmem, ale przechodzi do kolejnych rund razem z Radkiem Wojtaszkiem. Mam nadzieję, że to są takie bardziej stresujące symptomy, więc ja kibicuję i mam nadzieję, że pierwsza czwórka chociaż. No, finał z Magnusem byłby mega ciekawy. Znaczy, no w ogóle dojście do pierwszej czwórki. Poprawcie mnie, bo już nie wiem. Pierwsze trzy osoby awansują do pretendentów, czy pierwsza czwórka? Chyba pierwsza trójka z tego, co pamiętam. Tak? Wystarczy być w pierwszej czwórce, czy jednak jak się jest w pierwszej czwórce, to jednak trzeba być w pierwszej trójce, czyli wygrać mecz. Dobrze mówię? Tak, chyba tak. Chyba pierwsza trójka. Nie no, w ogóle by było coś pięknego, żeby Janek znowu dostał się do turnieju pretendentów. No to jest wielka szansa w tym Pucharze Świata. No, Puchar Świata jest kompletnie no, arcyważnym turniejem. Pierwsza trójka. No właśnie, dobrze, coś kojarzę, coś czytałem. Tak, pierwsza trójka. No to liczę, że Janek będzie w pierwszej czwórce i niech leci na maksa. Znaczy wiecie, nawet jak się przegra mecz, jak już cztery osoby zostaną, to jeszcze gra się o trzecie miejsce, więc wtedy też jest szansa. Jak Magnus będzie na podium, to pierwsza czwórka, bo Magnus pewnie zrezygnuje z kandydatów. A właśnie. Masz rację, czysta symbioza. Oj, sorry. No właśnie, masz rację. Słuszna uwaga. Jeżeli Magnus będzie w czwórce, wiecie, no w Pucharze Świata Magnusa też wyeliminowano w tamtym roku, 2 lata temu bodajże, tak? Więc, no tak, no oczywiście Magnus jest faworytem, no jasne. Ale puchary się rządzą swoimi prawami. Może być bardzo różnie. No zobaczymy, czas pokaże. A on teraz zagrał mistrzostwo i pokaże, kto jest mistrzem. Wiesz co, Xelor, nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, że Magnus będzie chciał wrócić na tron mistrza świata. Może wszystkich zaskoczy, jeżeli mistrzem świata jest Dean Clearen, no to może Magnus będzie chciał jeszcze udowodnić, że Dean Clearena potrafi ograć. Ale przypuszczam, że jak się wycofał, to już definitywnie nie będzie chciał zostać tym mistrzem świata. Jestem w stanie zrozumieć po prostu jego decyzję, bo to jest zapewne bardzo wyczerpujące, bardzo. A już swoje w życiu osiągnął, no to takie. Wiecie, tu nie trzeba się z kimś ścigać, żeby zapisać się w super historii szachów, Magnus i tak już to zrobił. Jak Janek wygra Puchar Świata, to zagram Londona. Jak Janek wygra Puchar Świata, to zagram Londona. Na Title Tuesday. Czy wchodzę w ten temat? Nie.
Znaczy wiecie, ja mogę zagrać Londona, ja tam powiedzmy nie brzydzę się tym debiutem, tylko uważam, że London to nie jest zły debiut, tylko to jest zły debiut dla osób, które zaczynają grać w szachy i się uczą gry w szachy, bo nie rozwija. Tylko o to mi chodzi, słuchajcie. To nie jest to, że ja mam awersję do Londona. Dobra, gramy system Averbacha, goniec na E3, tam E5 nie można było wcześniej zagrać, teraz można. Gramy tak. No, od razu z analizy partii Janik Gumularz. Wiem, że taki ruch F4 był. Skoczek wlatywał sobie tutaj. Wtedy grało się goniec D2. Właśnie, analizy uczą. Zapamiętałem sobie ten schemat, słuchajcie. I dlaczego go nie powtórzyć? Okej, okay, goniec D2, to wiem, że tak trzeba grać, a nie tutaj. Teraz grozi H3, on musi grać H5 prawdopodobnie. Aha, tam nie było pionka na H6, więc grozi H3. Musi grać H5 raczej. Jeszcze zyskam tempo i sobie wejdę skoczkiem elegancko i stoję sobie pięknie. Dokładnie, skoczek F3. I wszyscy są zadowoleni. Teraz będę miał piękne pole na G5, jak będę chciał. No E6 prawdopodobnie jakieś powinno być zagrane. No tutaj roszada. Oczywiście nie boimy się takiego ruchu. Odchodzę sobie, weźmie pionka, wieża B1, tam jakaś aktywność się pojawi. Idę w ciemno na takie posunięcia. Biję tym. No jest szach. Oczywiście mogę po... Teraz już nie zagram gońcem, ale... Mógłbym, wieża B1. Okej. Chyba tak, aha. Może zagram tak, żeby trzymać punkt E4. Jakiś skoczek taki grozi, potem może wieża C1, może tu. A zawsze taki skoczek tutaj dobrze będzie to kontrolował. Może czasem panięcie jest tu, no skoczek tutaj nie gra. Ok, teraz pomyślmy, co dalej. No dobra, jedziemy, żeby zagrać tu. Już. W sumie mogę też grać to spokojnie, no. Aha, po takim ruchu to muszę wieża C1 wtrącić. Ten hetman pójdzie sobie tutaj, dokładnie tak. Mi się tam skoczek wpakuje, to potem mi się stamtąd nie wypakuje prawdopodobnie. Dobra, ale zaryzykuję. Dlatego, że zagram sobie potem hetmanem i szybko wieża B1. Bo on jeszcze mi nie może tego skoczka zaatakować wieżą, więc będzie musiał tak zagrać. Gram tak. I może E5 w ogóle przykosimy. Tylko, że... A, koniec F5. Ale to tutaj... What? No to super. To tak mam. Zamykam go. Puszczam skoczka, wiem. No wiem, no. Aha, jak zagra tak, to wam bicie tu. Nie zagrał tak. W sumie nie musiał. Jak widać. Taki ruch jest ciekawy. Wiecie co? Jedziemy. Nie ma co się cyrtolić. Ten skoczek jest potrzebny. Niech on tak tutaj sobie gra. Jak zagra tak, to tym w ogóle odbije. Powinno być świetnie. Presję wywierać, presję. Może wybić? Nie, nie może, bo tu wybijam. Tu wisi, tu wisi. Wybijam tym. W ogóle tak, wybić tego. Świetnie to będzie wyglądać. Tak. Znowu atak. Tutaj pionek. No właśnie, pytanie, czy teraz zbić tutaj. Skoczek wygląda świetnie, tylko właśnie... A może tak w ogóle? O! Jeszcze lepiej. Przygwoździmy skoczka z H6. Jedziemy z nim. Oczywiście goniec odejdzie, jakiś tam... Aha, skoczek odszedł. Może jednak teraz palnąć, ale ten skoczek paraliżuje trochę tutaj akcję. Mi się to bardzo podoba. Może wieża tutaj.
Jeszcze taka opcja jest. Aha, tędy zagrał. Tutaj muszę w ten sposób bronić. Tutaj będzie chciał wlecieć skubany. Skubany. Taktyka się kłania. Krzysztof. Aha, tak. Ucieknę i co? I on po prostu jakoś tak. No sporo się dzieje. Tutaj grożę po prostu z biciem tu i G5. Ma mało czasu. Oj, z biciem tu grożę, mówiłem, i G5. Nie przyuważył ptaszek. Cieszę się, że tego nie zauważył. I tutaj na F6. Hop, o szacha może dać jeszcze. Nawet tu, okej. Zbiję tam. Chyba tak nawet mogę. Skoczek mnie już nie interesuje. Połączone pionki powinny sobie dać radę. Tak, taki ruch grozi. Oj, chyba coś mi się udało. No dobra. Przyjemnie się to grało, nie ukrywam. Zero poważnych błędów w tak ostrej pozycji. No, słuchajcie. Przepraszam najmocniej. No, słuchajcie, no naprawdę. Można być zadowolonym z tej pozycji. Czy ja jestem? Zobaczymy tylko szybko, co komputer tam sądzi. W tych moich wyczynach. Co? No białe tam sobie grają, nie? Okej, tutaj co? Skoczek wleciał. No okej, nie jest to błąd. No tak, on na pewno mógł pograć lepiej, jak widać, jakiś skoczek D7, żeby tutaj. No ale to jest cały czas pozycja do gry. Tutaj się pomylił, tak trochę. Tam mógł. E5. No. No zadymka, no co? No, tak. Chociaż to nie jest jeszcze takie proste, a ten ruch był słaby, co ciekawe. Aha, wieża tutaj. Ciekawostki. No zgadza się, ale to wszystko trzeba liczyć. Kto ma czas na liczenie? No, zobaczcie, niesamowite. W ogóle pozycja mówi, komputer mówi równa, nie? Ja myślałem, że to już wygrywam po prostu. G4, wszystko się zgadza. G5, ładny ruch, żeby tego skoczka przygwoździć. Ten ruch chyba był bez sensu, blokujący kompletnie. Tak. Trzeba było bić, nie? Mimo wszystko korzystać z okazji. Tutaj goniec C3. No i teraz się on pomylił. Zagrał królem. No właśnie. A okazuje się, że ta pozycja, zobaczcie, no silnik mówi równa. Dlaczego? Pion mniej, białymi. Skoczek B5. No dużo jest takich opcji. Ale strasznie ciężko wykonywać tutaj mądre posunięcie. Naprawdę, to jest według mnie z praktycznego punktu widzenia białymi się gra to wygodniej. No tak uważam. Mogę się mylić, ale wolę to białymi na pierwszy rzut oka, jak widzę taką pozycję. No dobra, mamy 3 punkty, jest dobrze. Czekamy sobie na kolejnego zawodnika. Wszystko się pokończyło, spoko. Magnus, gdzie jest Magnus? Czy Magnus ma jakąś stratę? Nie dostrzegam tego pana. Zerknę na 5 z 5. No nie widzę Magnusa. Magnus ma 4 na 5. Przegrał partyjkę. No ciekawe z kim. Zaraz zerkniemy. Z tym panem przegrał. Arcymistrz. Iran. No to się Magnus musiał zdenerwować teraz. Będzie wszystkich po kolei zamiatał. Chociaż on sobie gra to na pewno na luzie. Wielkim. To jest trudny turniej, zobaczcie. Taki Amin Tabata Bay. Tak się czyta.
Wygrywa z Magnusem, ok, wszystko pięknie, 5 z 5, a nie, niekoniecznie powiedziane, że już ma turniej w kieszeni, jeszcze jest 6 rund, aż. Poziom mega wyrównany w czołówce. Lecimy dalej. A kurczę, przypomniało mi się, że ktoś napisał komentarz na YouTubie, słuchajcie, odnośnie tego fotela, na którym siedzę. Jaki to model? To mój drogi widzu, jeżeli będziesz zainteresowany, to daj proszę znać. Zrobię ci fotkę czy coś, polecam. Bardzo dobry fotel, jestem mega zadowolony. Z kim ja gram w ogóle? Cukin 84. Nie wiem, kto to jest. Polak, tak? Z Polakiem gram. A dobra, zobaczcie C3, czyli gramy znowu to samo i teraz już nie popełnię tego błędu. Gram D5. What? Ja nie znaję teorii. Tak grozi. Czy taki ruch trzeba grać? Nie wiem, gram. Tu, tu i co? Dobra, tak. Kompletnie nie wiem, o co chodzi. Ale mi się pozycja mega podoba. W górę może tak i tak na spokojnie. Czemu by nie? Niech będzie G6, goniec G7. I gramy sobie w szachy. D4 jakieś może być szykowane według mnie. I powinno być. To palniemy to. Prawdopodobnie. No właśnie, trzeba rusza do zrobić. Co ja? Powiedziałem, że to zbiję, tak? A nie zbiłem. Tutaj. Dobra. Grozi wzięcie hetmana. No, wybił, okej. Ha, skoczkiem też mogłem palnąć. Mogę zostać zelowanym pionkiem. Mało to przyjemna sytuacja, ale do gry, normalnie pozycja do gry. Okej, no tak, no to oczywiście tam jakieś C6. Goniec musi uciekać, ma problem. Okej, może już nie ma. Może już nie ma problemu. Okej, bronimy się. No nie C6, bo skoczek będzie miał tutaj dobre miejsce. Ale tak trzeba zagrać, żeby na C5 nie mógł wskoczyć. Naprawdę? Aha, spryciarz. Takie bicie już nie byłoby takie mega, mega, mega dobre. Dziwnie, że zagrał gońca na D2. Bardzo dziwny ruch według mnie. Okej. Okay. Podejdę sobie królem. Dziwnie gra przeciwnik. Albo ja czegoś nie widzę. Co? No to tak. Chyba nie podstawiam niczego. C5. O co chodzi? Jeszcze o nic. Chyba biorę jakość. Jakość chętnie wezmę. Nie wiem, z kim gram. No, z jakimś rodakiem, ale. Znaczy, wzięcie jakości jeszcze nie jest jakieś takie super ekstra cudowne. Aha, nie mogę wziąć jakości. No to już mamy odpowiedź, dlaczego nie mogę. Dobra, to tak. Trzeba to przytrzymać. Wymiana gońców. Potem wieża tu. Ale goniec nie gra, chociaż on tak może. No tutaj trzeba wzmocnić.
Aha. Dobra, ale mogę tak. Czy wierzą? Zbić. Krzysztof. Jaj, wierzą. Chyba tu przecież bronię cały czas. Biorę po prostu pionka. Goniec wróci, wieża, bicie. Skoczek. Tu nie, no wszystko działa. Nawet będę miał chyba przewagę. Pionek więcej. C4 wzmocnić i tutaj zagrać. Dobra. Czy tu nie mogę jeszcze, ale jest opcja. To chyba tutaj i wezmę jakość i nawet tego skoczka za 4 trzeba będzie sprzątnąć. Ale gryzie, skubany. Bić czy nie bić? Kurczę, muszę chyba tak. Oj, nie wiem. Nie wiem, co tu się jeszcze wydarzy. To jeszcze nie jest takie do końca oczywiste. Czy taki ruch jest ciekawy w sumie? Jak skoczek zagra tu. No właśnie. Rozbicie, skoczek tu. Kurczę, chyba jest tak. Tak, i chyba tu. Ale pograł. O kurczę, jak pograł ładnie. Ciężko. Dobra, tak. Próbujemy jakiejś akcji, jakiejś aktywności. Aha, kurde, schrzaniłem. Taki szach, tam. Nie mogę tu. Tu bicie, bicie. Pionek jest. Jeszcze skoczek wchodzi gdzieś tam. No, tak, to mogę pionka spić. No, słuchajcie, miałem trochę stresa pod koniec. Pozycja była niezła. W ogóle nie wiem, co tutaj się gra, bo to jakieś są dziwactwa, jak dla mnie. Ale chyba ja wcześniej najgorsze. Ciekawe. No, po prostu dał mi wyprowadzić normalnie figurę. Przeciwnik. A tu D4 ładnie zagrał. To jest takie dobre posunięcie. Roszada, bicie tutaj. No tak, tu skoczkiem trzeba było odbić i jest zero problemów. Czy było wyjście z wora? Zaraz zobaczymy, co silnik podpowiada, bo tak mi się wydaje, że coś tam kontrolowałem, ale możliwe, że miałem gorszą. Bardzo możliwe, teraz sprawdzę. No tutaj to się czułem całkiem dobrze. Wow, goniec H6, podstaweczka. Bo jak goniec H6 i tu, to tu i po tym ruchu grozi tak, trzeba tak grać, tak. I szukamy aktywności tutaj. I w pionkach jak to jest? Pionek mniej. No właśnie. Tego nie widziałem. Dobra, przejdźmy szybko. Dalej. No tak, tutaj już.
Koniec D3 go cisnąłem. Dlaczego nie wziąłem? Ojejku, czegoś takiego nie widziałem. Tak, i wzięcie pionka, po prostu. A można było. Się zafiksowałem tutaj na tą aktywność. Skoczek, no tak, pion więcej, tutaj było super. Cztery można było, a można było tak zagrać w ogóle, żeby tu grozić, jedno wymienić, żeby uprościć. Skoczek E4. A zobaczcie, cały czas jest duży minus. Czyli wygrana. No tutaj bić trzeba, bo to jest takie oczywiste. C3. A co po tym? C2. O kurczę. C3 nie widziałem, że jest takie dobre. No jak widać, wyjście z wora nie jest, bo czarne dominują troszkę. Teraz się wyrównuje niby, ale dokładnie trzeba grać. Że C3 trzeba pionka szybko doprowadzać. Tutaj zagrałem z takim zamysłem. O, wygrana. Wieża F3. Dobra, zgoda. Wyjście z wora. Wieża F3 nie widziałem. Przeciwnik zresztą też nie. W ferworze walki mało czasu. Mistrz FIDE 2780. Szach, no niech będzie tak. Teoria teorią, ale figury wyprowadzać trzeba. A skoczkiem. A spokojnie. Ok, no tutaj E3. Jakieś B4 będę chciał się rozpychać. Aha. Nie będzie to takie proste, jak widać. Ale dobra, przepchamy pionka. No, stoi na białym polu, wiadomo. Co? To wracam. Jak tak, to tak. Nie wpuszczę skoczka i sobie przejdę tędy. Skoczek będzie stał lepiej. A tak, to tak. I skoczek będzie zadławiony tutaj. No tak. No wiadomo, że jakiś tam skoczek wleci sobie na D3. A jak nie, to tak zagram. Chociaż można było od razu, pewnie. Już kombinacja, ale takiego ruchu nie ma. Tutaj nic nie grozi. Co? Naprawdę? Dziwne. O tutaj może, tak? Nie, bez sensu. Nie wiem, co on zagrał. Goniec C2 jest głupie. Według mnie strata tempa kompletnie. Aha, pionka weźmie. Chciałbym powiedzieć, że goniec C2 nie jest głupie. Mógł od razu wziąć pionka. Czy ja coś tutaj będę za to miał? Będę coś za to miał, bo E4 będę miał. B3, tu i tu. B3. Chyba zdobywam materiał. Jak zbiję tu, to mam A3. Trochę pionków mi pozbiera, ale figura to figura. No tak, bo teraz po tym ruchu. Aha, tutaj, to tak, bronię tak. C6. Wydłuży mi się najwyżej goniec. Figury nie zdobywam. Ale odbiję jakiegoś pionka. Tak, wszystko. Do końca białe pola słabe. Aha, tu ma wjazd jeszcze skubany. Myślałem, że już jest po ptokach, a jednak nie jest. Dobra. Gońca trzeba. Aha, skoczek wróci. No dobra, mam pionka mniej. Ta pozycja jest bardzo słaba. W takim razie. Nie zagrałem jak należy. Bez sensu. No ale szukamy aktywności, szukamy jeszcze jakieś takie ruchy. Najpierw tego trzeba wygonić. Okej. Naprawdę muszę bronić piona. Masakra. No chyba A5 powinien zagrać najbezpieczniej. Tak. No i cóż ja mogę? Co on tutaj chce? Aha! Tak, tu. Da mi mata. Tu muszę. Król musi bronić się sam.
Za dużo chyba kombinuję. Co tutaj? No dobra, graj tam. Tak, dostaniesz. Bo tutaj skoczek broni wejścia. No jeszcze jest hetman. O tak to nie było sprzątne, więc musisz odejść. Gram B4. B4, żeby nie było C5. Skoczka na C5 oczywiście. No H3. Jak tak, to tak. To do góry. Skoczek się przedostaje na dobrą placówkę. Skubany. Tak i tak. Znaczy szach może być tak i zawsze zagram taki, hetman będzie w pułapce. Jak zagra hetman F3, to dla mnie dobrze, bo to będzie dla niego strata tempa. O, super. Skoczek D4 grozi, co ty na to? Aha, odejdziesz. No dobra, mam tutaj dobre zagranie przecież. I pytanie, czy jak zagram tu, bicie do końca? Nie, no wchodzę w temat. Bi, bi. Tu i tu. Tu się bronię, skoczek wchodzi, tak, wszystko się broni. Nie możesz bić, dlatego też. Dlatego F4. Okej, okay. No wejdzie wieża. Mogę wziąć pionka w sumie. Wezmę. No wezmę. Tak. Bronię. Czy G5, coś tam. Aha, wszystko widzę. Wszystko widzę, jestem tego świadomy, panie kolego. No, bronię się uporczywie. Jakiś skoczek, to gdzieś tam. Coś trzeba pobronić, jakaś wymiana. No dobra. Szach nastąpił. Aha, weźmy po prostu pionka. Pionek mniej. Tego lecimy. Ojejku, podstawiłem! Aj! Kurczę! Ajajaj, no. Za szybko. Bez sensu. No bez sensu, no. Sza. Może jeszcze opcja mata jakaś się pojawi. Jakimś fartem. Niech się boi. A, nie będzie opcji mata. Ha, jest opcja mata dla mnie. Dlatego nie widziałem. Kurczę, no. Zerknijmy, co tam się działo. Dobrze mi się grało tą partię. No dobra, wleciał skoczek na B4. Co mnie powstrzymuje, żeby zagrać A3? No dlaczego nie tu? Co skoczek wejdzie tu, tego się tylko obawiasz? No wszedł sobie skoczek i grasz sobie dalej w szachy. Każda partia uczy. No cały czas uczy. Ja też się uczę. Skoczek B1, wleciał goniec. A3. Co? A3? A jak tu? To wieża A2. I w ogóle bajka, bo ten goniec jest już zablokowany. Się dałem zrobić jak dzieciak kompletny. A tu nadal jest dobra pozycja. Zobaczcie, nawet lepsza. Tak czułem. Skoczek E1. Tym figurom się robi ciasno. Ja czułem, że tu coś śmierdzi. Przepraszam za wyrażenie, ale taka jest prawda. Ciekawe, czy ja tam w ogóle... Co? Tu jeszcze nie zbiłem? Gdzie ja w ogóle mam oczy, no? Ktoś mi podpowie. Ha, bo tutaj bicie. No dobra, ale jakaś tam gra się robi. Tu już stało gorzej. Jak to bywa u mnie. Z gorszej robi się czasem lepsza. Szacha dał. Myślałem, że tu już w ogóle jest fajnie. 4, tak. F4, może F4 niepotrzebnie, ale to ciężko coś doradzić mądrego. Licząc na to, że. No właśnie, bo tutaj prędzej czy później takie ruchy będą.
Postanowiłem wziąć tego piorka, jak widać źle. Skoczek E4. Mam F3. Wziął tu. Jakiejś tragedii może nie było. Nie, no na pewno czarne lepsze. No, obiektywnie spójrzmy na to. Czarne lepsze. Słuchajcie. No właśnie. Tu podstawiłem, to już wszyscy widzieli. Ale tak teraz patrzę na to. Tego trzeba się obawiać, skoczka. Ojej, tutaj? Nigdy w życiu, tak gram. A to ciężko liczyć, ale jakieś takie ruchy. Osiatek matowych mnóstwo, no ale byłaby gra jeszcze. No dobra, trudno. Ile w ogóle, ile było rund? Ktoś mi podpowie? 7? 7. Mam 4 punkty. Z nikim lepszym się nie udało wygrać rankingowo. Mam nadzieję, że jeszcze wszystko przede mną. 4 partie do końca. No dobra. Lecimy dalej. Czy Mangus coś znowu przegrał? 5,5 na 7 Mangus ma. No to czyli gdzieś tam jeszcze zremisował po drodze. Na pewno nie jest zadowolony. A z tymi stokwiszami, wiecie co? W ogóle komputery nie powinny być używane do szachów. Szachy byłyby piękniejsze. Zdecydowanie piękniejsze. Naprawdę. Wtedy to by dopiero wychodziło, kto ma talent do szachów i jest bardzo pracowity. No właśnie w latach na przykład takich 60., 50., 40. szachy były piękne. Znaczy, no, w tamtych czasach nie żyłem, ale wiem z opowieści. Jestem w stanie sobie to wyobrazić. Oglądam od początku i u Ciebie mam wrażenie, że się strasznie tiltujesz, panie Szachłoś. Spokojnie, tylko jakiś mało ważny turniej, nie wiem, co się... Coś... Nie, to nie jest do końca tak. Nie, nie, absolutnie. Przecież jak ja bym się tiltował, to ja bym tutaj mięsem rzucał. Spokojnie, wszystko działa. Nie, 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 to jest okej. To taka lekka złość sportowa, no, taka normalna. Tak ja sobie bardziej do siebie to mówię. To nie jest tak, że... jeszcze wy mnie złego nie widzieliście. Ale dziękuję za uwagę, doceniam każdą. No D6 oczywiście trzeba zagrać, tu jakieś pola odciągnąć, zagrać potem może G5, bo takie ruchy mogą być. A to wpakuje się skoczkiem, tak? To może tak? A, wezmę wtedy tego. No to skoczek C4 wygląda dobrze. No G5 trzeba, potem skoczek G6. A, że widzieliście, no dobra. A to zaraz tego gońca mogę sprzątnąć. No na razie tak zagram, żeby nie było E5, ten goniec nie ucieka. Chyba przeciwniczka moja trochę nie ogarnia strategii, w sensie. Nie chcę znowu na kogoś źle mówić, bo zaraz przegram partię i będzie. Pionkiem? What? Może to i dobre, ale nie, jest G4, wchodzę ładnie hetmanem. Skoczek musi zejść z lepszej pozycji. No jeszcze tutaj linia się pojawiła, to widzę. Może w ogóle C5 zagrać. C5 może być dobre. Takie do centrum, atakujące. Będzie problem. No tak, odpędzamy skoczka, gramy C5. Logiczne. Tutaj wejścia nie ma, jakieś pionki zbieramy. No tak, trzeba na szachy prosto patrzeć. No tak, ja mówię do siebie oczywiście. Do siebie. Tak, wiem, że się tłumaczę czasami sam przed sobą. To jest wieczna walka ze sobą, słuchajcie, no. Za to też kocham szachy. Co? Tak?
Co tu w ogóle się dzieje? No dobra, to ja zagram tak, żeby się bała. Ale wie, że tak się przyda zagrać. Bała się. No widzicie, uciekła. Dobra, no to lecimy. Wieża F5. Ajajajajajajaj. Mam podstawkę tu i koniec. Podstawiłem, drodzy widzowie, podstawiłem. Motyw podstawiłem. Nie wolno tak grać. Muszę uciekać. Kurczę. Niestety. Dobra, tak, próbujemy na skrzydle coś zrobić. Czek tak, to bije i potem tak. Podstawiłem pionka. Tak ładnie to wyglądało. Widzę. Widzę to. C4. Czy bo potem B3 i wezmę tego. Chyba, że tak. A wtedy jakoś tak. Skomplikowane. Pionek B3 może być zaawansowany i niebezpieczny w przyszłości, proszę pani. No becz. Oj, pionek może być bardzo niebezpieczny. I tam jeszcze jest opcja. Coś tam odzyskujemy. Szach. Ha, ja mogę tutaj zbić teraz. Przeciwniczkę za dużo dała mi opcji. Jeszcze tak, na gońca od razu. Wywieramy presję. Tu jeszcze jest opcja. Co? A tak nie mogę? Aha, nie mogę. Nie mogę, tak. Ale tego się ruchu przestraszy przeciwniczka. Tutaj jest opcja bicia. Tak? Wieżę podstawiłem. Jestem po prostu genialny. Coś odzyskuję. Mata może jakiegoś postraszymy matem jakimś. Kurde, nie ma mata. To podstawiła. Ale mam farta. Nie, nie podstawiła. Nie, podstawiła. Po, nie. O rety, remis. Wow, a jak zagram tu, to też remis. Ale jaja. Czy ona znalazła ten ruch Hetman C3? Wow. Czy to przypadek? Niech ona mi odpowie, no. Ale jaja. Niesamowite. No tutaj remis. Mata dostaje, co ja zrobiłem! Jezu, co ja zrobiłem! Nie, no nie, nie wiem co powiedzieć. Już byłem w szoku, że to jest remis, i przedobrzyłem. Nie, no po prostu tragedia, nie.
O, będę płakał. No będę płakał, no. Mat wieżą, mat hetmanem. Nic nie mogę zrobić. Jestem po prostu... A, już nie będę się obrażał. Jak tak można grać w szachy? Mamo. O rety, niesamowite. Ktoś, kto się trochę w szachach orientuje, to wie doskonale, że takie pozycje są genialne czarnymi, słuchajcie. Najtrudniejsze jest to, żeby wykorzystać tę przewagę, jeżeli wiesz, że masz przewagę, a wiedziałem, że mam przewagę i nie potrafię tego wykorzystać. To jest najtrudniejsza sztuka w szachach. Znaczy, to jest taki mój mały demon. Oczywiście, jak będę miał figurę więcej, będę grał partię klasyczną, żadnych słabości, to wygram. Ale w szachach błyskawicznych można robić totalne bubole. No i pierwszy bubble to jest właśnie hetman G5. Bo tego motywu nie doliczyłem. Coś takiego. No i można się poddać, więc nie można było tak grać. No bić. No dobra, ale przeciwniczka dała mi szansę tutaj, bo zacząłem kontratakować. No i zobaczcie, tutaj jest już pięknie, B3. No wygrana, no minus 3, no prawie. Tak. Co dalej? B na A2. Świetnie, Krzysztof. Co dalej? Aha, można było C3 zagrać. No pewnie, że można było grać C3. Dlaczego by nie? Po takim ruchu chociażby tak. Dobra, wróć tym. Ale to komputer podpowiada, ja bym liczył hetmanem. No ale tutaj też jest świetnie. Goniec C4. I co teraz? Krzysztof? Wieża E4. Dobrze. Wieża F3. Hetman E1. What? Zaraz. Aha, wiecie co? Zapomniałem, że po tym biciu tu mata nie ma, ale zapomniałem, że pionek dochodzi później. Ja ten ruch hetman E1 widziałem. Ale tutaj... A, bo ja tu podstawiłem, bo w ogóle nie widziałem bicia wieży. Przecież jakbym widział, że wieża ginie, to bym chociaż tutaj zbił. Chociaż. A potem wybił tu i grał po prostu dalej pozycję. No dobra. Podstawionko. Hetman B2. To jeszcze nie jest takie do końca oczywiste. Na tym czasie przede wszystkim. Skoczek postanowił zaszaleć. Wieża tu. No hetman A2. Hetman C3. Wow. Ale wiecie co? Jeżeli ona ten ruch zagrała z premedytacją i widziała, co się dzieje, to wielkie brawa. Naprawdę. Bo chyba, że podstawiła. Nie wiem, może ona chciała zagrać tak. Bardzo możliwe. Jej się myszka osunęła. No to jest kombinacja życia w ogóle. Bierze F7. No król H8. No świetnie, remis. I co, Krzysztof? Goniec G7, bo stwierdziłem, że też jest remis. Ale nie. Piękny mat. Dziękuję, dobranoc. No po prostu tragedia, no. Ja rzucam karierę szachową. Szachy są ekstremalne, po prostu nie można w nie grać przy takich nerwach. Ja myślę, sorry, że ona tego nie widziała tylko przypadkowo. Chociaż, no nie wiem, no to jest przypuszczenie, nie jestem w stanie tego sprawdzić, no, w grze w internecie. Na żywo byłoby widać. Nie. Dobrze. Podsumujmy. Było rund 8. Jeszcze 3. Mam punktów. 4. Ktoś mi podpowie. Chyba 4. Wygrywam 3 partie. Robimy siódemeczkę i wszyscy są szczęśliwi. Tak zrobimy. Tak zrobimy. Najpierw trzeba wygrać 2 z rzędu. Żeby 6 punktów to już nie będzie wstydu, a ba, będzie całkiem nieźle. I siódemeczka. 9, 10, 11, tak, 3 partie jeszcze. Lecimy za moment. No tak, partia super, żeby się pośmiać. Na pewno ją przeanalizuję na YouTube, po prostu obiecuję, przeanalizuję ją na YouTubie. No będzie cudownie. Nie, no dobra, śmiechem, żartem oczywiście... Macie rację, no była komiczna przede wszystkim. Komiczne moje... Znaczy zakończenie było komiczne, no tam wszystko się zgadzało.
Jeśli chodzi o naukę, no to tak, no to można tam sobie wnioski powyciągać jak ze wszystkiego. No, ostro. Oj, tam. Mieliśmy ją, no. Po prostu wyszła z wora, no. Tym razem ona wyszła z wora. Taka prawda. A niech się dziewczę cieszy. W ogóle ja bardzo się cieszę, że coraz więcej ludzi gra w szachy i jest coraz więcej takich wybitnych szachistów. No ci Hindusi to tam grają na potęgę, to jest sport ich narodowy przecież. Znaczy oficjalnie nie wiem, czy to jest sport narodowy, tylko tak sobie mówię. No ale tak, Hindusi przecież kochają szachy. Dobrze, niech grają, młodzi się rozwijają. Taki Gukesh, słuchajcie. Kojarzycie Gukesha? 17 lat, 2700, już prawie 60 ranking. Wiecie, że z nim grałem. Mogę się tym chwalić. Grałem z nim partię klasyczną w Warszawie 4 lata temu. Wtedy miał lat 13, ale już był arcymistrzem i miał ranking 2500 z hakiem. Przegrałem tę partię. Ona chyba na YouTubie nawet jest. Tak, jest na pewno. No ale miałem przyjemność zagrać z tym gościem. Ten gość dobija do pierwszej dziesiątki na świecie, a myślę, że za rok, dwa może być w pierwszej trójce. Rozwija się niesamowicie, jest po prostu koksem. Koksem. Pamiętam taką historię jeszcze w Warszawie, jak tata go woził rowerem, słuchajcie, po tej Warszawie, nie? Siadał, na 13-latek siadał na bagażnik i lecieli chłopaki, no, na rundę. Coś pięknego, piękne, to są piękne obrazki. Numer jeden w Indiach Gukesh jest, tak, przeskoczył aktualnie na żywo w tym momencie Ananda, dokładnie. Jeszcze gra Puchar Świata, więc tam się może wiele wydarzyć. No tak, ale jest numerem jeden w Indiach, no. 1,5 miliarda ludzi. Nie wszyscy grają w szachy oczywiście, no ale mnóstwo ludzi gra w szachy. No Gukesh jest tak. A szachuś z nim grał. Dziękuję, dobranoc. No dobra. Plan jest taki, żeby wygrać 3 partie. Gukesh wygląda na starszego niż jest. Ja bym mu dawała 20 lat minimum. To znaczy, no, tak Hindusi taką mają urodę przecież. Ja bym nawet mu dał więcej lat, jakbym go nie znał, znaczy nie kojarzył i go zobaczył. Dałbym mu zdecydowanie więcej lat. No, ale ma 17. Dobra, lecimy. Mam ochotę wygrać taką partię, taką porządną teraz, tak 15 różków, 20 i do domu. No po przerwie co? Panie Wild, 3000. Lecimy. FM. Teraz wchodzi partyjka jak w masełko. Lecimy. Go. Go, 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 go. Lecimy, panie. Panie. Ruch pan zrób. Chociaż jeden. Dobra, będę musiał 15 różków poskładać przeciwnika, no. Ach. Ach, jak zasnął przeciwnik, to niech śpi, słuchajcie. Niech sobie śpi, no. Dobra, no, przecież, no. Różne rzeczy bywają w domu, no, pewnie. Pewnie poszedł analizować partię. Albo analizuje jeszcze i zapomniał, że runda ruszyła. Czasami ktoś sobie głos wyłącza w grze, odpala drugą przeglądarkę, a tam już partia się zaczyna i nic nie reaguje. No ja mam głos, więc słyszę, kiedy runda się rozpoczyna. Czasem to jakiś człowiek się też zamyśli i tak to zwykle jest. No, jakby mama na obiad zawołała, też bym poszedł. Nie no, żarcik. Jak mama zawoła, no to co, to ja gram z jakimś 12-latkiem? Nie, a nie chciałbym przegrać z 12-latkiem. No mógłbym, no zdarzyło się nieraz. Tak, takie prawo natury. Z 8-latkiem? Nie. Nie, proszę, no już bez przesady.
Ale na pewno są ośmiolatki na świecie, którzy są mega koksami w szachach, to można by pogrzebać. Taki ośmiolatek, który ma ranking na przykład 2200, to robi wrażenie. Zdecydowanie. Ciekawe, czy są wyższe rankingi. Nie wiem. To już naprawdę od 4. roku życia musiałby nieźle cisnąć. Nastawione musiałby być na szachy. Słuchajcie, no nie, no tak nie można. No. On ma już kilkanaście sekund. No tak partii nie chciałem wygrać. A jak wróci za chwilę? Wróci? Nie wrócił. Mistrzostwo! Żadnego ruchu i wygrana. No cóż mogę powiedzieć? Się gra trochę w te szachy, nie? No trudno, no jeszcze 2 rundy w takim razie, a sobie zerknijmy, jak grają najlepsi. Poszukajmy Magnusa oczywiście, bo bardzo fajnie się na niego ogląda. Jego się fajnie ogląda. Pasek się tu przewija, jakby co widać, plus 1,20. Pozycja dosuwania, prawdopodobnie w pewnym momencie tego skoczka trzeba wybić, ale problem jest z tym pionkiem oczywiście, więc jak to wygrywać białymi? Nie wiem, ale jest pionek więcej? Tak, pionek więcej po stronie Magnusa. Nie, no on coś tutaj wydoi, no. Może manewr taki, że wieża podejdzie, jak zbije pionka, to wieża wróci. Aha, król broni pionka. No ale król się przynajmniej ustawia w lepszej pozycji. Teraz może zbije tutaj, zagra, zdwoi wieżę i tam pociśnie. No tak, to chyba jest proste. Trzeba chyba zbić. Nie wiem, co sugeruje. Wow. Jeszcze lepiej. Nie no, Magnusiątko to jest koksik jednak. Tu jakieś opcje. Pionek słaby. Co za człowiek. Jak tak można genialnie grać w szachy, powiedzcie. Ja się będę z nim naprawdę zachwycał jego grą bardzo długo jeszcze. Zresztą się zapisał w historii wiele partii, miał cudownych. No gra trochę, no. No trochę gra w te szachy. Tak, no, nie za dobrze, ale coś się stara, nie? Wow. No dobra, ale dlaczego tu nie można? Ja taki ruch bym zagrał i zasugeruję. A on tak nie zagra pewnie. Magnus wymyśli coś innego. Nie no, musi, wiesz, aby... Wiecie, że pomyślałem o tym ruchu, ale nie wiem, dlaczego go nie w ogóle nie... Przyrzekam, pomyślałem o tym ruchu, ale ja go kompletnie nie rozumiem. Jeszcze na tym czasie, co on tutaj wymyślił? Dlaczego nie zbił? Aha, bo wlatywał skoczek z aktywnością. Rozumiem. No to teraz tak, Magnus. No wieża B1. Dlaczego nie możesz wieża B1? Czyż tu kosisz pionka? O co chodzi w ogóle? No, se pomyśli trochę. Ja cię kręcę, co za gość. Nie kumam w ogóle człowieka, ale może to też chodzi o to, że skoczek jest tu bardzo uwięziony. Aha, będzie chciał przejść tędy. I co, tędy? No i chyba trzaśnie, co? No trzasnął i wieża aktywność łapie. No pięknie. Goniec nie pozwoli wieży w ogóle wejść tędy i atakować króla. No po prostu coś pięknego, naprawdę. Jak się patrzy na to, co on robi, to co tutaj może przecież zagrać? No tak, pionka weźmie. Tutaj. Odszedł. Wow. Nie pozwolił jeszcze na aktywność wieży. Opóźnił to wszystko, grając w ten sposób. Kolejnego pionka dziabnął i tutaj. Nie, no po prostu majstersztyk, słuchajcie, odechciewa się w ogóle znaczy grać. W sensie jakby się z nimi grało, to przeciwnikom się pewnie odechciewa z nim grać, no. Jeszcze takie ruchy powymyślał. Trzy figury blisko króla, on se króla po prostu idzie. No nie, no policzył, że nic nie ma. No i co? Takie, jakiegoś mata pewnie. A tutaj? Goniec C8? Goniec C8! To ja nawet widzę ten ruch. Wygrywa ten goniec. Co? Nie! Goniec C8. Niepoprawne. Ale co niepoprawne? Poprawne.
Bierze B1. No poddał, dobra. A z ciekawości, zobaczmy, czy goniec C8 teraz komputer pokazuje. Oczywiście, że goniec C8, słuchajcie. Pierwsza linia komputera. No bo skoczek musi wrócić, bo tutaj król po prostu jest zapętlony, nie może nigdzie ruszyć. Skoczek tu, wieża z szachem, król C7. No ja myślałem o tym, to cokolwiek tutaj, to też wieża A6 wygrywa. Tak, to jest szach, tu. Najprościej. Tyle w temacie. No nieistotne. Wygrana to wygrana. Magnus wszystko kontrolował. Zobaczmy, jak gra Aronian, słuchajcie. Bardzo też lubię tego zawodnika. Też jest przekocurem. Gra czarnymi. Ojej, co to jest? To wygra. Tutaj król. A, nie wygra. Nie wygra. Remis. Remis. Ciekawe. Karol Kacprzak. Proszę bardzo. Matowanie gońcem i skoczkiem. No to się uczymy, moi drodzy. Dlaczego Magnus ma Mikołaja na awatarze? Nie mam zielonego pojęcia. Pewnie w klasycznym formacie będą obcinać czas, bo partie będą jeszcze bardziej remisowe niż dzisiaj. Bo tutaj była wcześniej rozmowa, że kierunek, w który zmierzają szachy w przyszłości. Co tu się stało? Remis? No nie. Ile to już trwało ruchów? Ojejku, naprawdę w tym momencie? No nie, no. No celem jest zapędzenie króla tutaj, oczywiście do rogu tam, jakiego koloru jest goniec, no szkoda. Nie, no zawodnik tej klasy powinien matować gońcem i skoczkiem. Coraz częściej w ogóle widzę takie pozycje, że ten goniec i skoczek powstają. Andrzej Krzywda, zobaczmy co Andrzej. Już nie zobaczymy, Andrzej przegrał. Gramy, kolejna runda. Szybko idzie, przedostatnia partia. Dobra, no trzeba szybciutko przeciwnika ukarać. Lecimy. Ostre warianty ciśniemy. Dobra, tutaj. Dobra, D5. Dobrze. No tak. Okej. Goniec. No to odbijemy gońcem. To jest bicie na pewno dobre. To jest skoczkiem potem. Szybka roszada i sobie gramy fajnie w szachy. Figurkowo. No dobra, skoczkiem. On ma parę gońców oczywiście, ale to nic nie znaczy, panie kolego. No grajmy w proste szachy, trzeba wyprowadzać figury. No jak będzie zbicie, to zbiję pionkiem, zrobię roszadę i tyle. No roszada. Szczególnie C4. No. Uwielbiam zrobić roszadę. I potem grać figurowo. Okej. A może by tak na różnobarwne z juniorem? Goniec, skoczek F4. Spróbować tutaj zbić. Tu kontrolujemy. Może tak zagrać w sumie. To też jest ciekawe. No wtedy H3. Bo jeżeli zbije, ja zbiję, on wymieni hetmany, to tam zawsze jest goniec D6. O! Tego się nie spodziewałem posunięcia. No ale spoko, bijemy. Dobra. W
nic nie ma chyba. Dobrze, wieża E1. A pionek tutaj, E4 może. Okej. No może tak i po prostu tak. Oczywiście wieża D8, tu hetman E2. Trzeba uważać, tutaj wprowadzę gońca. Chyba pozycyjnie tutaj. Choć chyba czarne nie powinny mieć problemów w tej pozycji. Jeszcze tam skoczek G5 mi chodzi po głowie, ale to już nie teraz. Goniec P2, połączone są już wieże. Jak tak. Strzał chyba. No dobra, wieża D1 trzeba. Figury wyprowadzać. Może G3 w ogóle też można zagrać. Aha. Tak czułem, że junior chce wymieniać. No, nie lubię tego. Takie wymiany na siłę. Więc spróbuję zagrać trochę gorzej. Nie wiem, czy skoczek H4 jest gorszy, ale nie chcę za dużo wymieniać. Potem G3 podeprę. F4 może? Wtedy będzie miał już większy sens. Skoczek F5. No tak, im więcej figur, tym więcej trzeba myśleć. No tak. Sobie kicnijmy. F4 jakieś tam będzie groziło. Tutaj? No można. A niech będzie to F4. Co mi szkodzi? Bo może wrócę. A jak mi się znudzi, to wrócę. Bo tak to G6. Niestety tam nic nie było. Tak zawsze po... Aha, w ten sposób chcesz. No dobra, to blokadę to bardzo chętnie zastosuję tutaj. Mój drogi przeciwniku. Teraz skoczkiem na F3 wracamy. Hetman D3. No to ten pionek, jak dojdzie do końcówki jakiejś bardzo uproszczonej, to jesteś mój. Jeszcze trzeba takie problemy rozwiązać jak król G2, wieża C1. Wieża C1, no wieża C3 może próbować. Chyba może tak zagrać w ogóle, ale to wtedy pionek na C3 będzie stał. Dobra, król G2, od razu schodzimy. To tak spróbujemy tu się wbić. Ale tutaj straszymy. Okej, tutaj bronimy. Dobra. Może H4, żeby król miał też furtkę. Chyba pionkiem. Wracamy. Spokojnie, jak na wojnie. Będziemy tutaj bronić. Sobie wrócimy. Tak. Aha. Chyba mogę zbić i na D4. Jak wieża tu, to tu. Mogę tak zrobić. Jeżeli on odbije wieżę, chyba mogę tak zrobić. Z moich wyliczeń wynika, że mogę. A! Nie mogę. Nie, no. Kurde, nie mogłem. O kurde, nie mogłem. Kurczę, no nie mogłem. Musiał żebrać o remis. Masakra. Znowu taktyka, nie? Znowu taktyka. No tu mi wisi. Poszukiwać jeszcze go na pieniądze.
Znaczy, ja tutaj nie powinienem tego przegrać. Raczej na remis powinienem się godzić. O, tutaj widełki. O, okej, mam cię. No to fart, słuchajcie, fart, no ale to też mogę powiedzieć. Końcowa pozycja nie była przegrana. Nie mogła być przegrana. Taka remisowa, wiadomo, tutaj. No tak, ale w sumie kontrolował też parę rzeczy. Ja tu podstawiłem, co? No tak, bicie przegrywa. Nie wiem, skąd mi się to... Nie doliczyłem hetman D7. No tak, ale zobaczcie, to komputer ocenia, że to nie jest przegrana. Nie można tego wygrać czarnymi. Jest to chyba piekielnie trudne. Szczególnie, że... A, no H5 można było próbować grać. To jakaś tam szansa, ale tutaj to już teraz to tak. To nie ma szans to wygrać czarnymi. No, ale się pomylił, nie? Ja tu w ogóle chciałem... Widzieliście na końcu, że... O właśnie, chciałem zagrać z miejsca tu, ale jeszcze trafiło się w ślepej kurze ziarno. Dobra. Mamy 6 punktów zgodnie z planem. Jeszcze jedna partia została. Leopel sobie jeszcze gra, nasz polski Maciej Świciarz. No ta końcówka jeszcze może trwać. Zdecydowanie. A nie, to remis, bo tutaj król podchodzi. A nie, bo szach jest, dobra, nie można zbić. No to jeszcze końcówka może potrwać. Poddał się biały? Aha, czas spadł, dobra. Okej, okay, dopiero dostrzegłem. No dobra, słuchajcie, czekamy. Ostatnia partia. Marcin Krzyżanowski, arcymistrz z Polski, pozdrawiam serdecznie. No to mamy tutaj konfrontację polską. No dobra, Marcin, jedziemy, no. Marcin jest dobry w szachy. No to co? Obrona... Atak smożonej wątróbki, tak? A, jednak nie chcesz. Okej. Okay. No, jestem skłonny zagrać tak. A dlaczego by nie? Tutaj chcesz mnie tak podrywać z tej strony. No, spoko. A6 się przyda. Powiedzmy, tu się przestawimy, coś takiego pokombinujemy, manewry. Białopolowego gońca nie ma. Okej, okay, tutaj. Tam jakieś akcje mogą być. Się przerzucimy skoczkiem. Skoczek na E6 mi się bardzo podoba. Skoczek D5 jest upierdliwy. Ale coś takiego może... Zobaczymy. No dobra, panie Marcinie. Dobra, jak dajesz mi szansę, to gram tak. Wymienić tego skoczka. I działać. C6 po prostu chcę zagrać. Skoczek tu, wieża B8. No, tam jakaś gierka będzie.
D6. No tak, też trzeba. Tu niby słabość na D6, no ale jak mam inaczej grać? Wrócił. Okej, okay, no to tak, żeby nie było takiego zagrania. Okej. Okay. O, taki ruch mi się podoba. Tak, żeby zrentgenować go tutaj. A niech będzie bicie. Co tam? Pytanie, czy jechać go tutaj z F5, czy też nie. Do odważnych świat należy, moi drodzy. Jedziemy. No D6 będzie słabością, niestety, no ale... Ryzyk fizyk. No otwieram mu linię, wiem, ale chcę zagrać F4. Może nawet E4, no nie wiem, ciężko powiedzieć, no. A może postać w miejscu też? Skoczek E6 mi się podoba. Mogę się mylić, ale... Że D8... No tak, widzę, no takie F4 może być zagrane, ale chyba F4 trzeba samemu zagrać. Aha. Tu. F4. F4 jeszcze działa. Bo ja wiem, a C5 jest. Aj, taki ruch jeszcze mam na szczęście. No tak, no to teraz się trochę porobiło. Koń G7 nie wygląda tak źle. Co, a tak nie mogę? A co tam? A jak tu, to tu. A jak tu, to tu. Aha, hetman G5. Właśnie. Dobra, ryzyk fizyk. Chyba niczego nie podstawiam, co? Powiem szczerze, trochę zgłupiałem. Mój król jest bardzo golutki. Ojeju, wierzę, podstawiłem na F6. No, co ja zrobiłem kompletnie? No, masakra. Nie, no, starość, nie radość, no. Już można było cokolwiek, wieża F8. No, Marcin, co, nie widzisz? Nie, no, widzisz, no. Ale jestem po prostu... Nie wziął wieży za darmo! Wieże miałeś... Przepraszam, no, ale... Masakra. No, biorę, no. Liczę na farta teraz. Wieży za darmo nie wziął Marcin. No tutaj, no to powinien chyba zremisować, co? Czy nie? No nie, no możliwe, że to jest wygrana białymi. Tu. No tak, no muszę w ten sposób. Nie wziął wieży. No z powrotem idę na pionka, no. Wiem, że tędy możesz. Aha. Ojejku! Teraz to już w ogóle pograłem trochę ciapowato. Jakaś taka opcja się pojawia. O, goniec lepszy tutaj jest zdecydowanie. No próbuję swoich czary, swoje jakieś czary mary popróbować. A to nic nie da.
topę mam. Szacha mogą w sumie dać. To przegrywam. Ojej, co tu się stało? Wygrywam, ale fartem w ogóle. Wygrałem! Jakim fartem w ogóle? Masakra! Widzieliście to? Przepraszam, panie Marcinie, ale masakra, no. Wygrałem! 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 Ja cię kręcę, ale zobaczcie w ogóle, co się dzieje. Zobaczcie, no przecież ja tu... Aha, w tym momencie, ja tu mam dobrą... Pionka nie wziąłem! Tutaj skoczek G5. Tu i biorę pionka. Ciemna masa ze mnie, słuchajcie. No dobra, ja wiedziałem, że trochę ryzykowałem, się odkryłem. Ale... Ale, no właśnie, tak, tak, tak. Bicie, bicie. I zobaczcie. Hetman D5! Podstawiłem wieżę. Przeciwnik zaufał, nie? Masakra po prostu. No myślał, myślał i nie wziął. Ale to jest takie, wiecie, niezauważalne w ferworze walki. Ojejku, no tak, tutaj to już raczej wtopa. Powinien mnie tutaj przeciwnik... Skoczek F5, wow, ale to tak, to trzeba takie ruchy znać, no bo tutaj i liczyć na remis. A, jejku, 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 Krzysztof. No i co tutaj, pionek. Ojejku, dobrze. Szachuś, 80. miejsce, 7 na 11, dziękuję bardzo. Tutaj poszło, tak, tak. Co lepiej zagrać? Król G5 trzeba było lepiej zagrać. Ajajaj, król G5 jeszcze była fajna opcja. Czemu ja tak pasywnie to pograłem? No ale to czas, to na sekundach, słuchajcie. Co? I mam tu już, teraz już mam wygraną. Tu, tu. Król F8. Król F8, jedyny ruch, który wygrywa. Przepraszam. Się oplułem. Ojej. Ojej, ojej. No tak. I tu nic nie ma, bo bicie na F6. I tu jest koniec. No a tutaj wzięcie hetmana po prostu. Wow! No 7 na 10, słuchajcie, działo się dzisiaj bardzo dużo. Bardzo dużo się dzisiaj działo. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Roller coaster niesamowity. Z trochę szczęścia, no jak zwykle to w szachach jest na takim czasie. Ale miło mi było. Cieszę się w sumie, dobry humor. Może kiedyś zrobimy 7,5 i pobijemy rekord. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Łapka w górę. Pamiętajcie, subskrypcja mile widziana. Pozdrawiam. Cześć.